Dzień dobry, panie marszałku, witam. Witam pana, witam państwa. Spędził pan ostatnie dwa dni w Warszawie dość intensywnie. Nie było pana, wrócił pan o 22, z tego co pan mi już zdążył powiedzieć. Był pan z wizytą roboczą m.in. u wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej. O czym państwo rozmawialiście? No, byliśmy u pani wicepremier Bieńkowskiej, byliśmy u pana profesora Kurzydłowskiego, szefa Narodowego Centrum Badania Rozwoju Jakości, byliśmy w MON-ie, w Ministerstwie Obrony Narodowej, w sprawie terenów popoligonowych i poligonowych. Także dla strefy ekonomicznej. Dla strefy, tak. Również byliśmy w Sejmie, bo 13 marca organizujemy dużą konferencję o polskie wyzwania demograficzne w Sejmie, więc no, dzień był bardzo, bardzo obfity. A u pani premier Bieńkowskiej mieliśmy kilka tematów takich, które chcieliśmy poruszyć i myślę, że to dobry kierunek tej rozmowy. Po pierwsze, podczas wizyty pana ministra Niezgody w Opolu zasugerowano nam, że może projekt Góry Świętej Anny, nazywając go tak ogólnie, mógłby startować do pieniędzy krajowych, jeśli chodzi o program operacyjny. I chcieliśmy po prostu panią minister zapytać, czy jeżeli wpiszemy do projektu krajowego, czy mamy pewność, że ten projekt będzie sfinansowany. Więc jak gdyby uzyskaliśmy taką pewność i pani minister powiedziała, że jak gdyby wpisujemy go do projektu krajowego, taka była sugestia. Więc tutaj nam się też uwalniają pieniądze w regionalnym programie operacyjnym. Czyli odciąża się nasz budżet po prostu. A co z obwodnicami Czarnowoc i Dobrzenia Wielkiego? To wokół elektrowni Opole. Tak. I jeszcze jeśli chodzi o te inwestycje, powiedzmy, z dziedzictwa kulturowego, to jest stworzona linia demarkacyjna, że wszystkie inwestycje powyżej 20 milionów złotych powinny iść do centrali, nazwijmy to tak, ale też poprosiliśmy o odstępstwo, jeśli chodzi o nasze inwestycje dziedzictwa kulturowego, więc też się pani minister na to zgodziła. Wszystko centrala nie przyjmie, niestety. Ale też decyzja dla nas istotna, tak, że mamy pewność, że dobry projekt, na przykład w powiecie namysłowskim, skupiający kilkanaście tam gmin i partnerów, po prostu będzie zrealizowany, a jest dobrze przygotowany. Jeśli chodzi o obwodnicę, to mówiliśmy o inwestycji elektrowni, mówiliśmy o tym, że budujemy obwodnicę Czarnowąs. No, chcielibyśmy również prosić miasto, żeby się aktywnie włączyło w ten odcinek łączący węzeł Sobieskiego z tym odcinkiem Czarnowąs. I powiedzieliśmy, że mamy w planie obwodnicę Dobrzenia i od razu mówimy o remoncie drogi 454 do Namysłowa. I tutaj muszę powiedzieć, że nigdzie nie spotykamy się z argumentem na nie. Kategorycznym. Raczej wszyscy, którym to mówimy, to mówią, że będą się starali pomóc i mają to jak gdyby w takim nastawieniu pozytywnym, że obwodnicę Dobrzenia i drogę na Namysłów byśmy robili z pieniędzy krajowych, ale te pieniądze, które mam tam zarezerwowane, zostawilibyśmy dalej na drogi wojewódzkie. Także tutaj mówimy o tym, że utrzymujemy budżet na drogi wojewódzkie. Po co jest potrzebne naszemu regionowi te 0,5% udziału w specjalnej wałbrzyskiej strefie ekonomicznej? 15% to dopiero daje jakieś decydowanie, współdecydowanie, jeśli w ogóle. I taka jest nasza działalność docelowa, jeśli o to chodzi. Dlatego, że w roku 2013 zostało podjętych wiele intencji, inicjatyw, żebyśmy do tej strefy przystąpili. Ale najważniejsze to jest to, że ktoś nas do tej strefy chciał zaprosić, tak? Więc otrzymaliśmy zielone światło zarówno z Ministerstwa Gospodarki, jak i z samej strefy wałbrzyskiej i z Rady Nadzorczej, która wpisała sobie w plan 2014 roku to, że chciałaby rozszerzyć o nasze udziały. I to był pierwszy krok. Drugi krok jest taki, że żeby być już udziałowcem, kupiliśmy udziały Kudowy Zdroju, fakt, że to jest 0,5%, ale również w tamtym roku samorządy Kluczborka, Byczyny, Wołczyna, teraz przejmujemy tereny z miasta Opola na ulicy Wrocławskiej, złożyły deklarację wniesienia aportem gruntów. I teraz przygotowujemy, mamy powołany zespół w Rządzie Marszałkowskim i przygotowujemy i dążymy jak gdyby do tego, żeby osiągnąć te 16 milionów udziałów poprzez grunty, także my już nie będziemy wydawać, że tak powiem, żywej gotówki na udziały, tylko będziemy chcieli wnieść aportem te grunty. Co to również oznacza? Nasze gminy, naszego województwa mają 460 hektarów w strefie wałbrzyskiej. Wolnych terenów jeszcze jest około 250 hektarów. Więc my tak naprawdę idąc tam stajemy się jak gdyby ambasadorami, wysłannikami całego województwa, całych tych terenów, tak? Czyli tutaj też nie będziemy graczem z naszymi terenami. To nawet nie są nasze tereny, tak? To nasze gminy wniosły. Rolą samorządu województwa jest jak gdyby czuwać, pomagać w rozwoju całego województwa i taka jest też nasza rola ma tam być, tak? Że po prostu będziemy tam, będziemy widzieć, co się dzieje. W tym roku będzie otwarte biuro
jak gdyby taka delegatura strefy wałbrzyskiej w Opolu. Więc myślę, że tutaj to jest ważne, żeby taki był przekaz naszego udziału tam. Nie idziemy jako samorząd województwa sami, jako marszałek, tylko idziemy dla naszego całego województwa, plus te tereny już, które tam są. A jak i biznes może przyciągnąć taka strefa w przyszłości? No to biznesy różne. Otwarta no, sprawa, tak? Całkowicie. Otwarta sprawa całkowicie, ale tutaj też chcę powiedzieć, no, że w samej strefie wałbrzyskiej mamy chyba około 25 firm już ulokowanych. No, ja ze swojego podwórka z Kuszborka mogę pokazać, że coś się naprawdę dzieje, ale to też ja zawsze mówię, że to nie samo hasło jesteśmy w strefie powoduje, że my już tego inwestora mamy, tak? Ja wiem, jak pan burmistrz Kielar zabiegał o inwestorów, ile trzeba się napracować, żeby to zrobić. Także tutaj ja nie chciałbym, żebyśmy spoczęli na laurach, że my jesteśmy udziałowcem strefy wałbrzyskiej. To nie załatwia sprawy absolutnie. I też chyba do końca nie o to chodzi, żeby tam rządzić, tak? Oczywiście, że tak. Poza tym, panie redaktorze, ja już kiedyś powiedziałem na spotkaniu z przedsiębiorcami, z jeszcze większą determinacją musimy patrzeć i pomagać naszym przedsiębiorcom, którzy już są, którzy reinwestują bardzo duże pieniądze w swoje zakłady pracy. Przecież to też nie jest moją zasługą, że o 8% wzrósł wpływ podatku CIT w roku ubiegłym. To, że pięknie rozwija się firma Stegu, firma Adamiec, czy pojadę teraz jeszcze do multiserwisu, do Krapkowic oglądać. Także ja też patrzę i chciałbym wszystkich jak gdyby też ukierunkować, że nie tylko nowy inwestor pisany, że tak powiem, życzeniowo, ale ci, którzy już tutaj są, którzy tak naprawdę poświęcają ogromne swoje prywatne środki, żeby się rozwijać. Ale nie brakuje takich, którzy też narzekają. Taki cytat. Duże inwestycje rządowe przestały być gwarantem pewnego zarobku dla firm. Przeciwnie, dla wielu z nich to początek końca. Tak uważa jeden z niskich przedsiębiorców, Andrzej Falkiewicz, który zatrudnia ponad 100 osób, zajmuje się branżą budowlaną, a na tym rynku jego zdaniem coraz trudniej się utrzymać. No, branża budowlana przychodzi kryzys. Mimo, że jest dużo inwestycji, to branża budowlana przychodzi kryzys, szczególnie jeśli chodzi o duże inwestycje, no bo trzeba popatrzeć, że tacy duży gracze jak Strabag czy inne firmy, no potentaci interesują się również mniejszymi inwestycjami, co kiedyś było zarezerwowane jak gdyby dla firm małych czy średnich, to jednak tutaj widzimy, że te firmy już też ten rynek chcą przejąć. Więc no to jest, to ja też nie chciałbym tego tak oceniać, bo ja mówię tak, widzę niektóre firmy, które się naprawdę dobrze rozwijają w branży i oczywiście na pewno są takie, którym jest ciężko, które może też i po drodze trafiły na złego kooperanta, na złego zleceniodawcę. Szansa w elektrowni Opole dla takich firm budowlanych? Na pewno tak. Na pewno w tej części budowlanej. Podwykonawczej. Jako podwykonawczej to tak, no bo później te ponad 5 miliardów złotych, no to jednak już jest specjalistyczne, tak? Alstom i całe to serce, prawda, tej elektrowni. Panie marszałku, odwołano przewodniczącego Komisji Rolnictwa w Sejmiku Regionu. Po co? I to na pół roku przed nowymi wyborami. Po co koalicji to miejsce przewodniczącego? Panie redaktorze, nie to, żebym uciekał od odpowiedzi, ale są to też pewne ustalenia sejmikowe. Ale które były na samym początku kadencji, a no, teraz 3,5 roku... No to też mnie tutaj nie było, tak mogę powiedzieć. Poza tym druga sprawa to no, taki partner jak mniejszość niemiecka no, musi jednak walczyć o swoje miejsce w koalicji, ale też musi wiedzieć, ja o tym mówiłem, przy 100% swojej obecności swoich radnych. No więc tutaj też trzeba na to powiedzieć, że... Co pan ma na myśli? Trzeba wiedzieć, no akurat dwóch radnych mniejszości nie było, tak? I dlatego nie przeszedł wniosek o powołanie Herberta Czei. Tak, więc tutaj trzeba też wiedzieć, o co się walczy, w którym momencie, tak? Jakimi siłami. Rozumiem. Czy Urząd Marszałkowski przygląda się uważnie temu, co dzieje się w opolskim taborze kolejowym? To chyba w tej chwili jedyne ognisko zapalne na Opolszczyźnie, chociaż już tam się powoli gasi pożar. Znaczy z tego, co ja miałem informację i tak jak śledziłem wydarzenie, no to zmienił się tam właściciel i myślałem, że to pójdzie w dobrym kierunku. Dlatego tutaj jak gdyby, jeżeli dojdzie jak gdyby do tego, że pracownicy będą musieli skorzystać, że tak powiem, z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, czyli to, co jest ulokowane w WUP-ie, to niezwłocznie to wszystko uruchomimy i zapewnimy, że tutaj będziemy działać bez zbędnej zwłoki i tutaj dyrektor Suski już też wie o tym, że po prostu trzeba będzie temu poświęcić więcej energii i czasu. Pojawi się taka informacja, że gdyby w tym samym czasie z uprawnień emerytalnych zechcieli skorzystać wszyscy lekarze na Opolszczyźnie, lekarze specjaliści, to nie byłoby komu leczyć. Starsi lekarze, z całym szacunkiem dla nich, no po prostu już średnia wieku jest powyżej 55 lat, a młodych jak na lekarstwo specjalistów na Opolszczyźnie.
Jaki jest plan, żeby to ratować ewentualnie? No, plan jest taki, że trzeba by było się zapytać, kto ma na to wpływ, tak? I naprawdę podejść i odpowiedzialnie, i z dużą odpowiedzialnością później do tych tematów. Ja powiem szczerze, służba zdrowia jest bardzo wrażliwym obszarem oddziaływania społecznego i tutaj się dzieje dużo złych rzeczy związanych z populizmem, z polityką i tak naprawdę... To są błędy lekarskie, które są nagłośnione. To są błędy lekarskie, tak. To są błędy lekarskie, to są błędy ludzi. Czyli każdy może popełnić błąd w swojej działalności. Tak? Ja nie usprawiedliwiam tu akurat lekarzy, ale my też robimy zawodowo coś i też możemy popełnić błędy. Tutaj tak naprawdę to przy jednym stole, naprawdę na taką dyskusję konfrontacyjną, to trzeba posadzić kilku partnerów. Tak? Na pewno trzeba posadzić konsultantów wojewódzkich, NFZ, dyrektorów czołowych szpitali w województwie, również tych powiatowych i po prostu trzeba sobie, tak jak powiedziałem, konfrontacyjnie naprawdę pewne rzeczy wytłumaczyć, w jakim kierunku to wszystko zmierza i to, o czym pan redaktor powiedział, co ja też przywiązuję wielką wagę do takiego zarządzania ryzykiem, tak? Czyli pojawia nam się ryzyko małej ilości lekarzy, więc zastanówmy się nad tym ryzykiem, tak? Nie popadajmy w populizm, w hasła polityczne, nie róbmy z tego walki, tylko podejdźmy do tego w sposób pragmatyczny. Stwórzmy warunki. Stwórzmy warunki. Dlaczego jest tak mało konsultantów, tak? Kto to blokuje? Dlaczego młodzi lekarze nie mogą szybciej korzystać ze specjalizacji? No i takie pytania trzeba sobie po prostu zadawać, ale jednocześnie kierując te słowa do adresata właściwego, tak? Bo ja już czasami kiedyś też mówię, że marszałek to jest odpowiedzialny za wszystko, tak? I wszyscy chętnie się za plecy marszałka chowają i żeby przyjmował wszystko na klatę. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Marszałek województwa polskiego Andrzej Buła był moim państwa gościem. Dziękuję. Dziękuję państwu, dziękuję panu.